Moim Państwa porannym gościem jest dzisiaj psycholog Rafał Dryja. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 września obchodzony jest światowy dzień zapobiegania samobójstwom i statystyki są przerażające, ponieważ w Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób, a prawie 300 podejmuje takie próby. Czy jesteśmy w stanie dostrzec, że ktoś chce targnąć się na swoje życie? I tak i nie. To wszystko zależy od tego, czy to zauważymy, czy ktoś to mocno ukrywa, czy ktoś o tym mówi, także. A jak jest częściej? No właśnie, że częściej te osoby dają jakieś sygnały, bo być może podświadomie chcą, żeby ktoś im pomógł, czy jednak ukrywają to skrzętnie, żeby nikt im planów nie pokrzyżował? Nie ma reguły. Myślę, że większość ludzi jednak ujawnia się z tym w różny sposób, w różnoraki raki sposób, albo pójścią do psychologa, albo innym zachowaniem. Więc gdzieś tam dają o sobie znać najczęściej. To na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o nas, jako niespecjalistów? Tak, nie jestem psychologiem, mam znajomych, na co powinnam zwrócić uwagę? No, ciężko powiedzieć. W zasadzie y trzeba zwrócić uwagę na to, o czym mówi y kolega, koleżanka. Y najczęściej się z tym zgłasza. My niejednokrotnie w ogóle jesteśmy psychologami, nawet nie będąc psychologami. Rozmowa z, przyjacie z przyjacielem, z przyjaciółką y, często jest, służy jako taka terapia psychologiczna, pomimo tego, że nie jesteśmy tym psychologiem. Y, natomiast y, powinno być tak, że to osoba, która potrzebuje pomocy, powinna się zgłosić. No właśnie, ale jeżeli już zauważa, albo ta osoba się przede mną otworzy, że ma takie myśli, że wydaje się, że wszystko jest bez sensu, że sobie nie radzi ze swoim życiem. To, czy ja sama jestem w stanie jakoś jej pomóc, y, wyprowadzić ją z tego stanu, czy powinnam zdecydowanie przysłać ją do specjalisty? Uważam, że bezpiecznie wysłać do specjalisty, ale niedokrotnie bywa tak, że y, też można komuś pomóc. Jak jest jakaś stopa przyjacielska, y, to zazwyczaj się pomaga w taki sposób. Natomiast <tuszy> najczęściej jest tak, że y, źródłem takiego y, stanu, tego stanu depresyjnego, y, y, zawsze jakieś źródło jest. Także kwestia znalezienia tego źródła, no i znalezienia rozwiązania. A co jest z tym źródłem najczęściej z twojego doświadczenia? A w zasadzie to, jeżeli chodzi o samo źródło, to mamy źródła biologiczne i źródła psychologiczne. Biologiczne to jest, są zaburzenia hormonalne, w których jest zaburzony, zaburzone wydzielanie m.in. dopaminy, czyli hormonów szczęścia, ale w większości przypadków to jest to podłoże psychologiczne, Czyli trzeba by było znaleźć źródło. A źródła są naprawdę wszelakie. Z punktu widzenia mm, psychologa, oczywiście jesteś odpowiedzialny za każdego pacjenta, ale czy w sytuacji, kiedy wiesz, że dany pacjent ma za sobą na przykład próby samobójcze albo ma myśli samobójcze, czy ta presja jest większa? Psycholog ogólnie rzecz biorąc ma presję, tak. Ta odpowiedzialność nie jest tak do końca stuprocentowa, bo to jednak pacjent musi podjąć decyzję i pacjent musi chcieć. Także nie do końca też ta odpowiedzialność leży w 100% po stronie psychologa. Mm -hmm. Powiedzieć o tym, o tych źródłach myśli samobójczych czy źródłach depresji, o tych psychologicznych. Jakie są przykłady? Z czym najczęściej osoby się zwracają do gabinetów? Bo powiedziałeś już, że do, do, do gabinetów psychologicznych rzeczywiście trafiają osoby, które mają takie problemy. Konflikty małżeńskie, konflikty w parach, zła atmosfera w pracy, problemy natury finansowej, problemy, które ciągną się z przeszłości, dzieciństwo, jakieś przykre wydarzenie, traumatyczne wydarzenie. To jest coś, co nie jest przepracowane, a się za tym pacjentem ciągnie. Co to znaczy, że ktoś powinien przepracować taką sytuację? Każda negatywna rzecz, która się komuś wydarza, powinna być przez daną osobę. Powinna być dla zdrowia psychicznego. Powinna być zaakceptowana i jakoś tak ym, trzeba się z tym pogodzić. Trzeba umieć się z tym pogodzić. Już w, od tego momentu, już temu pacjentowi jest łatwiej ym, w przyszłości. Mhm. Jak często w gabinetach psychologicznych diagnozowana jest depresja? Tak naprawdę z depresją jest tak, że pacjent bardzo często sam się diagnozuje, że ma depresję. Oczywiście my używamy tego sformułowania tak trochę nad wyraz, bo tak się mówi. O, mam depresję. Tak naprawdę tu chodzi o jakiś obniżony nastrój, zły, gorszy dzień. Natomiast w przypadku depresji zawsze jest jakieś źródło. Depresja taka w takim wymiarze, już naprawdę top-of-the-top. Objawia się nawet już takim stanem fizycznym, że człowiek nie potrafi nawet z łóżka wstać, nie ma siły na to. Także to już możemy nazwać depresją, rzeczywiście, aczkolwiek obniżony nastrój, który trwa jakiś tam czas, gdzie człowiek nie potrafi tak naprawdę oddychać pełną piersią i tak żyć, takim, taką pełnią życia, też można było określić mianem depresji. A u kogo jest ona diagnozowana częściej? U dorosłych czy u dzieci? W zasadzie nie ma znaczenia. Częściej dorośli, yy, częściej tak naprawdę kobiety niż mężczyźni, yy, no ale to mówimy o statystykach. Tak, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy trafiają do mojego gabinetu. No to jest, bywa bardzo różnie. Coraz częściej pacjenci sami, sami się diagnozują, choć trudno jest tak naprawdę y, wyczuć te granice, tak? Mhm. Kiedy jest obniżony nastrój, kiedy po prostu mówiąc kolokwialnie mam doła, tak? To mhm. samopoczucie, a kiedy to już naprawdę zaczyna się choroba w postaci depresji. Czy jesteśmy w stanie wyczuć, y, że to zmierza w złą stronę, a jeżeli tak, to czy jesteśmy sobie w stanie pomóc? Czy jednak powinniśmy się zwrócić do, nie wiem, rodziców, do osób najbliższych, do przyjaciół, czy właśnie do psychologa? Ja myślę, że najlepiej by było jednak się udać do psychologa ze względu na to, że człowiek, który ma problem, o którym mówi, czy znajomym, czy rodzinie, on tak jakby w pewnym sensie też ich obciąża tym. Psycholog jest przygotowany na coś takiego. To znaczy, psycholog zna ogólne zasady i techniki działania, w jaki sposób też nie przejmować się tych ciężarów na siebie. W związku z czym yy, uważam, że to jest najlepszy kierunek. No i przede wszystkim to, że psycholog ma jednak zimne podejście, bo nie jest związany emocjonalnie z pacjentem. W Opolu rozpoczyna się dzisiaj miesiąc zdrowia psychicznego. Czy na co dzień dbamy o nasze zdrowie psychiczne? Ha, czy dbamy, czy nie dbamy? No, w zasadzie ciężko określić. Yy, na pewno jest to zależne od czasu, czego mamy sposoby w jaki, w jaki powinniśmy to robić, to są oczywiście takie rzeczy, które jakby bardziej dbają o taką higienę psychiczną, mianowicie aktywność fizyczna, może być to forma spaceru, pójście do lasu, pójście nad wodę, pójście na basen, tych metod jest naprawdę dużo. Ćwiczenia oddechowe i to mówimy o, takim, o takiej higienie. Natomiast w kwestii Depresji, tak jakby w kwestii depresji, jeżeli ktoś ma dany problem, no to przede wszystkim ten problem trzeba odszukać no i zacząć nad nim pracować. Czy w takim razie kończąc, jest recepta na szczęście? Jest recepta na szczęście. Ja staram się pacjentom te recepty rozdawać w formie pokierowania pacjenta w taki sposób, żeby mógł poradzić sobie z danym problemem i być najzwyczajniej w świecie szczęśliwym. A czy ta recepta też obowiązuje, czy ta recepta jest dostępna ogólnie? To znaczy zanim trafimy do gabinetu specjalisty, to czy jesteśmy w stanie, no właśnie tę receptę samemu sobie stworzyć? Ja myślę, że odpowiem tutaj jak psycholog, czyli to zależy. <grym> Okej. <Okay. grym> jak już tak jesteśmy przy receptach, oczywiście taką pierwszą tendencją ludzi podczas problemu jest udanie się do psychiatry. Z tym, że psychiatra często podaje lek, a nie zawsze szuka przyczyny. Tutaj uważam, że nie zawsze lek jest potrzebny. Czasami, znalezienie źródła, źródła problemu, rozwiązanie go i można w zupełności, omijając formę farmakologiczną, stać się szczęśliwy. A co z pozytywnym nastawieniem? Bo bardzo często się o tym mówi, że powinniśmy mieć pozytywne nastawienie, myśleć, że będzie dobrze i wtedy rzeczywiście tak będzie. Prawdę mówiąc, takie pozytywne nastawienie, jakoś to będzie, nie ma złej pogody, tylko jest złe ubranie, to jest taka mentalność Norwegów. I rzeczywiście to tam bardzo mocno działa, funkcjonuje, tym bardziej, że w Norwegii tak naprawdę jest Pół roku jasno, pół roku ciemno. To znaczy, że oni mają bardzo duże ten, tendencje do, y, do popadania w stany depresyjne, a jednak statystycznie jest tego bardzo mało. A w związku z czym jednak to podejście jest bardzo istotne. Czyli powinniśmy to przełożyć teraz na nasz kraj. Oczywiście się, że jest to tak. możliwe. Tak. Y, wiadomo, że y, mówi się, że my Polacy jesteśmy takim narodem negatywnym, zawsze widzącym problem i tak dalej. Um, ale faktycznie myślę, że już to się zaczyna zmieniać. Już ta mentalność Polaków zaczyna się zmieniać um, jest to jak najbardziej pozytywne, jest to jak najbardziej na plus um, i to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. I tylko w takim razie się trzymamy, żeby podążać tą ścieżką. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. moim i Państwa gościem był Rafał Dryja, psycholog. Dziękuję. Dziękuję bardzo.